Witajcie ponownie, przyjaciele, w programie Apokalipsa Teraz, w części poświęconej odpowiedziom na wasze pytania. Dziękujemy za wszystkie z nich. Pastorze, mamy kilka pytań, które pojawią się na ekranie. Są to typowe pytania, które zadaje wielu ludzi. Czy przyłączenie się do konkretnego kościoła jest naprawdę ważne? Dlaczego nie mogę wielbić Boga w samotności? To tak jak z małym barankiem. Jeśli nie znajduje się w owczarni, staje się łatwym celem dla wilków. Nowonarodzony chrześcijanin powinien być w kościelnej rodzinie. Zauważyłem, że kiedy chrześcijanie próbują działać na własną rękę i być niezależnymi chrześcijanami, stają się dziwakami. Jeśli nie równoważysz swoich poglądów i pomysłów ideami innych osób, które potrafią utrzymać się w pionie i poprowadzić, Bóg powiedział, że potrzebujemy chrześcijańskich doradców. Potrzebujemy siebie nawzajem. Kiedy Jezus wysyłał uczniów, wysyłał ich dwójkami, żeby mogli się równoważyć. W Kościele otaczamy się podobnie myślącymi ludźmi, a to utrzymuje nas w duchowym zdrowiu. Mamy ochronę, jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem. Czasami ludzie, którzy nie należą do żadnego kościoła, zaczynają dochodzić do dziwnych wniosków i interpretacji. Niejednokrotnie stają się bardzo nierozważni w swojej świętości. Jest wiele dobrych powodów. I kolejne pytanie. Jak Pan może powiedzieć, nigdy was nie znałem? Myślałem, że Bóg zna wszystko i wszystkich. Kolejny powód, dla którego powinieneś być częścią Kościoła, to fakt, że jedna pszczoła nie potrafi sama wytworzyć miodu. Czytamy, że Jezus mówi do zagubionych, nigdy was nie znałem. Bóg nie tylko zna wszystkich ludzi, On zna wszystkie rzeczy. Używa tutaj słowa znać w kontekście intymnego związku miłosnego. Biblia mówi, że Adam poznał swoją żonę i urodziło się im dziecko. W języku hebrajskim poznanie Boga, Jezus powiedział, a to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie. Ewangelia Jana 17. Ozeasz napisał, mój lud zostanie zgładzony z powodu braku poznania. Chodzi tutaj o relację miłości. Kiedy Chrystus mówi, nigdy was nie znałem, oznacza to, nigdy nie byliśmy przyjaciółmi. Oczywiście On wie wszystko o wszystkich, ale pragnie, abyśmy nawiązali z Nim relację miłości i w ten sposób Go poznali. Następne pytanie. Czym jest bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu? Wiele osób martwi się tą kwestią. Mówiąc bardzo prosto, bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu ma miejsce wtedy, gdy odrzucamy Ducha Świętego. W liście do Efezjan czytamy, a nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Zasmucamy Ducha Świętego, kiedy ustawicznie opieramy się Jego głosowi. Nie oznacza to, że nie popełnisz tych samych błędów. Wielu chrześcijan to recydywiści. Musimy często prosić Boga o wybaczenie czasami tego samego grzechu. Nie chodzi tutaj o to. Jest tutaj mowa o ludziach, którzy zatwardzają swoje serca naprawdę. Jeśli za każdym razem, gdy Bóg do nas mówi, wyłączamy głośność, możemy dojść do punktu, w którym nie będziemy już dłużej słyszeć głosu Ducha Świętego. Zazwyczaj ten proces trwa całe lata. Bóg jest bardzo cierpliwy. Mamy jednak w Biblii ludzi takich jak Achitofel, Saul, Judasz, Baalam, którzy odrzucili Ducha Świętego i nie chcieli Go słuchać. Werset, do którego się odniosłeś, to list do Efezjan 4:30. Nasze kolejne pytanie. Dzień dobry, pastorze. Mam 12 lat i chciałabym wiedzieć, czy w ogrodzie Eden były banany. Rozumiem to pytanie. Nie da się zasadzić bananowego nasionka. Kiedy dostaniesz się do środka banana, zdajesz sobie sprawę z tego, że to, na co patrzysz, to nie nasiona, ani nawet pozostałości ich zalążków. Banan stanowi połączenie kilku azjatyckich owoców i jedyny sposób, w jaki teraz się go sadzi, to poprzez zasadzenie pędów żywych bananów. Tak więc obecne drzewo bananowe to hybryda. Jestem zadowolony, że istnieje, ale jest to połączenie dwóch innych owoców azjatyckich. Tak naprawdę nie jest to pytanie biblijne, tylko pytanie o ogród Eden. Kiedyś w naszym programie mówiliśmy o bananowcach i dlatego wiem to wszystko.
To niesamowite, że kiedy podróżujesz poza Amerykę Północną, na Filipiny czy do Meksyku, dowiadujesz się, że istnieje 50 różnych odmian bananów. Niektórzy jedzą je jak ziemniaki, smażą je i nigdy nie pomyśleliby, żeby zjeść je na słodko. Przygotowują z bananów wiele różnych potraw. Kolejne pytanie. Co to oznacza, gdy w Apokalipsie czytamy, że jeśli ktoś zabija mieczem, mieczem musi zostać zabity? Jezus powiedział do Piotra w ogrodzie Getsemane: wszyscy, którzy miecz biorą, od miecza zginą. Ale powyższy werset z Apokalipsy oznacza, że przywódca Kościoła Rzymskiego, odpowiedzialny za prześladowanie wielu ludzi, został uwięziony przez Napoleona. Jednak chodzi tutaj o wiele więcej. Czym jest miecz? Słowo Boże. Około 1500 roku Marcin Luther, Jan Calvin, Whitefield, Hus i inni wielcy reformatorzy próbowali sprawić, żeby Kościół z powrotem zwrócił się do Biblii. Tłumaczyli Biblię na języki narodowe. Kościół bestii otrzymał śmiertelną ranę za pomocą miecza, czyli Słowa Bożego. Ruch protestancki narodził się w wyniku tego, że zwykli ludzie otrzymali dostęp do Biblii. Ten werset ma więc także znaczenie duchowe, oprócz tego, że papież został zabrany do niewoli. Chodzi tutaj o Apokalipsę 13:10, jedna z cech identyfikujących papiestwo. Pastorze, mamy następne pytanie. Słyszałem, że w Księdze Rodzaju są dwa opisy stworzenia. Myślę, że chodzi o pierwszy i drugi rozdział Księgi Rodzaju i pytanie. Czy miały miejsce dwa różne stworzenia? W jaki sposób rozumiemy te dwa fragmenty? Było tylko jedno stworzenie. W języku hebrajskim robią to tak, jak autorzy artykułów prasowych, którzy zaczynają od nagłówka, a potem podają szczegóły. W rozdziale pierwszym czytamy o dniach stworzenia, o tym, że Adam nazwał zwierzęta, o stworzeniu Ewy. Rozdział drugi podaje nam więcej szczegółów dotyczących stworzenia. W Biblii czytamy, że Bóg powiedział do Adama i Ewy, aby się rozmnażali, rozradzali i napełniali ziemię. Nie było dwóch Ew, chociaż jedna z żydowskich tradycji mówi, że Adam miał pierwszą żonę o imieniu Lilit, ale niestety małżeństwo się nie udało. Nigdzie w Biblii nie ma o tym mowy, to tylko bajka. Był tylko jeden Adam i jedna Ewa i tylko jedno stworzenie. Często w Biblii widzimy, że Bóg zaczyna od nagłówka. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, to nagłówek. Potem wraca i opowiada, w jaki sposób to zrobił, opisując 6 dni stworzenia. W kolejnym rozdziale jeszcze bardziej szczegółowo przedstawia 6 dzień. Podaje więcej szczegółów dotyczących stworzenia Ewy. Potem mamy historię Kaina i Abla. Dopiero w rozdziale 5 mamy całą genealogię. Bardzo często w hebrajskim piśmiennictwie mamy schemat. Nagłówek, a później więcej szczegółów. Tak samo dzieje się w Apokalipsie. Każde kolejne proroctwo dodaje kolejne detale do poprzedniego. Następne pytanie również dotyczy stworzenia. Czy kiedy Bóg stworzył Ziemię, wszystkie kontynenty były połączone? Myślę, że coś w tym jest. Wierzę w naukę, jeśli nie jest ona sprzeczna z Biblią. Wierzę, że miało miejsce kontynentalne przesunięcie płyt tektonicznych. Być może istniał jeden kontynent, który nazywany jest Pangeą. Ziemia wyglądała zupełnie inaczej niż obecnie. Czytamy, że wszystkie rzeki wypływały z ogrodu Eden. Musiało więc istnieć jedno wielkie źródło wychodzące z ogrodu i nawadniające całą planetę. Myślę, że w tamtym czasie ocean był słodkowodny. Jednak po tym, jak podziemne źródła zostały zniszczone, powstał wielki chaos i płyty ziemi zaczęły się przesuwać. Tak jak lód przesuwa się po wodzie. Nie trwało to długo, to kwestia kilku lat. A wszystko to było skutkiem ogromnego chaosu po potopie. Prawdopodobnie jest więc trochę prawdy w tym, że kontynenty były w jakiś sposób połączone. Gdy ludzie zaczęli ponownie zaludniać Ziemię, aktywność wulkanów zmalała. Kolejne pytanie. Jak łatwo i przystępnie mogę wyjaśnić przyjacielowi plan zbawienia? Możesz jak najprościej powiedzieć, że Bóg nas kocha. Karą za grzech jest śmierć, ale On nie chce, żebyśmy umarli. Dlatego posłał swojego jedynego Syna.
Bóg przyszedł na ziemię w postaci człowieka i powiedział: wezmę na siebie Twoją karę, aby sprawiedliwości stało się zadość, ale abym nadal mógł Ci wybaczyć. Nie będę jednak zmuszał Cię do miłości, zaufania, posłuszeństwa i przyjęcia mnie. Bóg jest zdeterminowany, żeby nas zbawić. To chyba najprostszy sposób, w jaki można to powiedzieć. Biblia mówi, że musimy pokutować. Pokutujcie i ochrzcicie się, a otrzymacie przebaczenie. Wydaje mi się, że jako Amazing Facts wyprodukowaliśmy krótkie wideo zatytułowane Five Steps to Eternity, w którym pokazujemy kolejne kroki do zbawienia. Filmik trwa 6 albo 9 minut i dobrze to podsumowuje. Mamy następne pytanie. Dotyczy ono Apokalipsy 12. Rozumiem, że kobieta reprezentuje Kościół, ale co symbolizują księżyc i gwiazdy? Wiem, że w czasie tego wykładu mówiłem bardzo szybko, ponieważ miałem wiele materiału. Wspomniałem jednak, że słońce reprezentuje światło Nowego Testamentu. W Księdze Malachiasza czytamy: wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Światło Chrystusa. Na Górze Przemienienia Jego jasność była większa niż światło słoneczne. Światło Nowego Testamentu to rzeczywistość, w której Mesjasz w końcu przyszedł. W przyjściu Jezusa wypełniło się wszystko to, na co czekał Kościół. Objawienie Boga. Chrystus powiedział: widząc mnie, widzieliście Ojca. Księżyc to nauki Starego Testamentu. To podstawa. Cały Nowy Testament opiera się na Starym. Żałuję, że Kościół odłożył Stary Testament i zaopatrywał ludzi tylko w Nowy, ponieważ nie zrozumiesz tego drugiego bez tego pierwszego. To podstawa. Księżyc. Księżyc sam w sobie nie świeci, a jedynie odbija światło słoneczne. Światło Starego Testamentu wynika ze słońca, które miało wzejść, kiedy przyjdzie Jezus. Gwiazdy symbolizują przywódców Kościoła. W Starym Testamencie mieliśmy 12 patriarchów i 12 sędziów, a potem mamy 12 apostołów. Chodzi więc o przywódców Kościoła. Nieco dalej w tym samym rozdziale czytamy o szatanie, który swoim ogonem pociągnął trzecią część gwiazd niebieskich. Rozumiemy, że te gwiazdy symbolizują przynajmniej 1/3 niebiańskich aniołów, którzy przyłączyli się do jego buntu. Werset, który cytowałeś, jest zapisany w Malachiaszu 4:2 i mówi on o tym, że wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Następne pytanie wiąże się z tym samym rozdziałem Apokalipsy i dotyczy żelaznej laski. Czy możemy powiedzieć, w jaki sposób wiąże się ona z Chrystusem i Jego panowaniem? Królowie mieli berła. Pasterze mieli laski. W Psalmie 23 czytamy: Twoja laska i Twój kij, one mnie pocieszają. Laska była używana w obronie owiec, ale pasterz wykorzystywał ją również, aby odganiać szakale i niedźwiedzie. Biblia mówi, że Dawid za pomocą laski pokonał niedźwiedzia. Nie zabił go z procy. Jest tylko jedno miejsce, które o tym mówi i myślę, że po prostu zatłukł go laską. Kiedyś czytałem o pewnym człowieku w Kanadzie, który zabił niedźwiedzia kijem. Nigdy tego nie zapomnę. Król miażdży wszystkie inne królestwa żelazną laską. Żelazo było najtwardszym metalem, który posiadano w tamtych czasach. Oznacza to, że Jezus ma władzę absolutną i zniszczy wszystkich przeciwników. Warto również zauważyć, że Jezus przyjdzie jako Król Królów i Pan Panów, żeby wykonać wyrok na niesprawiedliwych, którzy zgodnie z Apokalipsą 13 wydali dekret śmierci przeciwko ludowi Bożemu. Dobry pasterz przychodzi, aby obronić swoje owce. Przywodzi to na myśl kamień, który zniszczył posąg i starł go na proch. Całkowicie go zniszczył. Jezus mówi: zetrę te królestwa jak gliniane naczynie. Kolejne pytanie. Czy Maria z Betanii i Maria Magdalena to ta sama osoba? Dobre pytanie. Myślę, że odpowiedź brzmi tak. Napisałem na ten temat książkę pod tytułem At Jesus' Feet. U stóp Jezusa i tam przeanalizowałem postać Marii z Betanii i Marii Magdaleny. Nigdy nie pojawiają się razem. Często siedzą u stóp Jezusa. Obydwie namaszczają Jego stopy. Wygląda na to, że Maria z Betanii, jej siostra to Marta, a brat Łazarz, była nazwana Marią Magdaleną, ponieważ mieszkała w Magdali. Było to miasto, które jak dzisiaj Las Vegas miało złą reputację. Obydwie noszą imię Maria.
Wydaje się, że jedna i druga ma pieniądze, bo jedna i druga ofiarowuje Jezusowi drogi podarunek. Wielu naukowców uważa, że chodzi tutaj o tę samą Marię. Nie jest to nic nadzwyczajnego. Jezus był nazywany synem cieśli, Jezusem z Nazaretu. Piotr jest nazywany Piotrem, ale także Szymonem. Tutaj mamy pytanie związane z Piotrem i wersetem z Mateusza 16:18. Czy Piotr jest naprawdę fundamentem Kościoła? Mateusz 16:18, werset, w którym Jezus mówi, a na tej skale zbuduję mój Kościół. Ludzie mówią, sam widzisz, Kościół jest zbudowany na Piotrze. Musimy wrócić i przeczytać to w kontekście. W Mateuszu 16:13 czytamy, a gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów, za kogo mnie, Syna Człowieczego, uważają ludzie? A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, a jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. A wy za kogo mnie uważacie? Szymon Piotr odpowiedział, ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Wtedy Jezus powiedział do niego, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie objawiły ci tego ciało i krew, ale mój Ojciec, który jest w niebie. Ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr. Słowo Piotr to Petros i oznacza kamień, który możesz podnieść i rzucić, a on się potoczy. Ty jesteś Piotr, kamień. A na tej skale Petra, czyli skała, zbuduje mój Kościół, a bramy piekła go nie przemogą. Nie chodzi o zbudowanie Kościoła na Piotrze. Zbuduje mój Kościół na prawdzie, którą Piotr właśnie wypowiedział. To skała prawdy. Ja jestem Mesjaszem, Synem Żywego Boga. Kościół powstał na fundamencie prawdy mówiącej, że Jezus jest Mesjaszem. Wiemy, że Piotr nie jest skałą, na której zbudowano Kościół, ponieważ kilka wierszy dalej czytamy. A Piotr, wziąwszy go na bok, zaczął go strofować, mówiąc, zmiłuj się nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on, obróciwszy się, powiedział Piotrowi, idź ode mnie, szatanie. Całe szczęście, że Jezus nie zbudował swojego kościoła na Piotrze, ponieważ w jednej chwili uczeń wygłaszał prawdę, a w następnej przemawiał przez niego diabeł. Mamy kolejne pytanie. Pastorze, skoro Żydzi nadal czekają na Mesjasza, dlaczego nie składają już ofiar? Tak, kolejne dobre pytanie. Ponieważ od czasu zniszczenia świątyni, Bóg zabronił składania ofiar gdziekolwiek, ale powiedział, przyniesiesz ofiarę do miejsca, które wybiorę. Od czasu, gdy Żydzi stracili prawo do posiadania tego świętego miejsca, mieli nadzieję, że kiedyś wrócą do Jerozolimy i odbudują świątynię. Jednak zwyczaje żydowskie tak bardzo się zmieniły, że dostosowali do nich swoją teologię, stwierdzając, że można otrzymać zbawienie bez ofiarowywania baranków. To przykre, bo Jezus zapewnił im baranka, sam się nim stał. Paweł, Żyd, powiedział, bo jako nasza Pascha został zabity na ofiarę Chrystus. Dla Żydów powrót do ofiarowywania baranków to krok wstecz. Powinni spojrzeć w przyszłość i przyjąć Jezusa jako baranka Bożego. Tutaj mamy ciekawe pytanie. W jaki sposób mogę słuchać Bożego głosu? Czasami musimy się modlić i w ciszy rozmyślać. On mówi do nas przez swoje słowo. Tak naprawdę to wymaga praktyki. Czasami im więcej czasu spędzasz na obcowaniu z Panem i słuchaniu swojego sumienia, tym lepiej zdajesz sobie sprawę z tego, że Bóg naprawdę do ciebie mówi. Czasami diabeł próbuje wpędzić cię w poczucie winy. Jak rozpoznać, kiedy to szatan wpędza w poczucie winy, a kiedy Bóg delikatnie przekonuje? Myślę, że im więcej chodzisz z Bogiem, tym lepiej rozpoznajesz Jego głos. Kiedyś zastanawiałem się, skąd Abraham wiedział, że to Bóg kazał mu zabić jego syna? Spalić go. Zabić go i spalić jako ofiarę. Czy Bóg nie powiedział, nie zabijaj? Musiał naprawdę znać głos Pana, żeby zrobić coś, co normalnie wyglądałoby na coś odrażającego. Abraham tak długo chodził z Bogiem, że znał głos Pana. Wcale nie był zdezorientowany. Moja rada brzmi, spędzaj czas na rozmyślaniu, na czytaniu Słowa Bożego. Duch Boży nigdy nie przemówi do ciebie sprzecznie ze Słowem Bożym. Mamy jeszcze jedno pytanie. Skąd wiemy, co w Apokalipsie jest symbolem, a co należy odczytywać literalnie? Mamy wskazówki w innych miejscach Biblii i zazwyczaj mówią nam o tym aniołowie. Anioł stwierdza, wody, które widziałeś, to wielka liczba ludzi. Głowy to góry. Jezus jest barankiem. Inne fragmenty Biblii pokazują nam, co oznaczają te symbole. Musimy jedynie pozwolić, aby Biblia interpretowała się sama. Nawiasem mówiąc, na naszej stronie internetowej mamy proroczy klucz symboli, który można sobie pobrać. Pokazuje symbol, jego znaczenie i werset biblijny.
dobra rzecz.